just get on. I hate this feeling. Can't I just hold you? Nasza znajomość zaczęła się w kościele. Była wtedy msza za mojego najukochańszego tatę. Pomyślcie, kochani, jakie musiało być to spojrzenie, że doprowadziło ich aż tutaj, na to miejsce. So babe, wait, how can we live so long? Wait, so much to just let it go. Oh my God, I wish I could make this not hurt. But don't be scared, we're falling in place away. Mój kochany, nie mogę uwierzyć, że minął kolejny rok. Za to już dzisiaj staniemy na ślubnym kobiercu. Wydaje mi się, że właśnie wczoraj się spotkaliśmy, ale jednocześnie wydaje mi się, że znałam cię przez całe życie. Dzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości. Dar Pana, żona spokojna, jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu. Ślub to zwycięstwo miłości i świadectwo o tym każdy z nas za chwilę zobaczy. Bo to tych dwoje młodych ludzi, za kilka minut, trzymając się za ręce przed Bogiem, wyznają wzajemnie swoją miłość i potwierdzą to słowami przysięgi, że będzie ona trwała między nimi aż do śmierci. Panie Karolinie! Super. Kochani Karolino i Albercie, muszę was za cztery rzeczy w tym miejscu pochwalić. Najpierw za oko, bo naprawdę trzeba mieć dobre oko, żeby pośród 3,5 miliarda kobiet dostrzec tę jedyną, najwłaściwszą i najlepszą. Jak to zrobił? Najlepiej posłuchać jego samego. Moją Karolinkę kocham nad życie i nie wyobrażam sobie życia bez niej. Była ze mną w najcięższych chwilach mojego życia i zawsze mnie wspierała i była przy mnie. Mamy za sobą wiele pięknych chwil i wspomnień. Mam nadzieję, że Pan Bóg da nam jeszcze ich dużo. Każdy wolny czas spędzamy razem. Chcemy założyć szczęśliwą i zdrową rodzinę z wartościami religijnymi. Naszym dzieciom chcielibyśmy przekazać to, co nam przekazali nasi kochani rodzice, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Chociaż czasami się kłócimy, bo obydwoje jesteśmy wybuchowi, to zawsze się dogadujemy.
bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu, przestrzegajcie gościnności. Sprawiasz, że czas jest bez znaczenia. Chciałabym, żebyś był dumny, mogąc powiedzieć, że jesteśmy razem. Żebyś uważał, że jestem piękna. Chcę słuchać, jak mówisz mi, że mnie kochasz i ja chcę mówić tobie, że cię mocno kocham. Chcę snuć z tobą plany, nie wiedząc, czy kiedykolwiek uda nam się je zrealizować. Drugą rzeczą, za którą trzeba naszych młodych dziś też pochwalić, to serce. Jak to zrobiło serce Karoliny, posłuchajmy jej samej. Jesteśmy już ze sobą bardzo długo i życie wystawiło nasz związek na próbę przy Alberta chorobie. To, co się działo, to był prawdziwy cud. Nie da się tego inaczej nazwać. Całe to doświadczenie wzmocniło bardzo nas i nasze relacje. Codziennie powtarza, że mnie kocha i chce ze mną stworzyć wspaniałą rodzinę. Poznaliśmy się w kościele, jak byłam na mszy z rodzicami. Jak się okazało, była to msza za tatę Alberta. I teraz, po tylu latach, właśnie w tym samym kościele, bierzemy ślub. To dla mnie naprawdę przeznaczenie. Kochani moi, trzecią pochwałę, jaką kieruję do Alberta i Karoliny, to także pochwała rozumu. Bo trzeba mieć rozum, żeby ślub wziąć w kościele. Któż oprócz was samych, Albercie i Karolino, pomoże wam lepiej zbudować to małżeństwo, jak nie sam Bóg? I ostatnia, czwarta pochwała jest bardzo osobista, jeśli chodzi o mnie. Dotyczy ona tego, że zarówno ty, Karolinko, jak i ty, Albercie, potraficie słuchać. Z Bożej opatrzności dane mi było przeżywać doświadczenie nagłej choroby Alberta. Tobie, Karolinko, dziękuję, że w duchu głębokiej wiary wsłuchałaś się w Boży głos, że wszystko się dobrze skończy i na niebie troski, zmartwienia i smutku pojawi się słońce nadziei. Kiedy szedłem z Panem Jezusem po oddziałach szpitala, szedłem na oddział intensywnej terapii i poprosiłem Pana Jezusa o to przy Twoim łóżku, aby uratował Twoje życie dla Karoliny. Take night with you. You and me are
about next week? And am I looking a little bit messy? But what's trendy just pretends we won't forget. You and me alone, better than all the pictures on my phone. How could I not give in, baby? How could I ever say no? Drogie mamy, Zosiu i Agato, tato Marku i nieobecny tu ciałem, ale obecny duchem, tato Michale. Dziękujemy wam dzisiaj za wasz trud wychowania, za wasze dobre i szlachetne serca, za te wzorce, które przekazaliście swoim dzieciom. Słowa świętego Pawła to swoisty przepis na udane małżeństwo, które przetrwa każdą próbę. Chciejcie więc, Albercie i Karolino, wpatrując się w życie waszych kochanych rodziców, czerpać te dobre postawy, które sprawiają, że ich związki małżeńskie, pomimo różnych burz i prób, trwają i przekraczają nawet granice wieczności. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Albert, biorę ciebie, Karolino, za żonę. Biorę ciebie, Karolino, za żonę. I ślubuję ci. I ślubuję ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczę. Oraz, że cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. Trójcy jedyny. W Trójcy jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Ja, Karolina. Ja, Karolina. Biorę ciebie, Albercie, za męża. Biorę ciebie, Albercie, za męża. I ślubuję ci. I ślubuję ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczasz do śmierci. Oraz, że cię nie opuszczasz do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy jedyny. W Trójcy jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte. Ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Karolino, żono. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Albercie, mężu, przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości. I wierności. I wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No to zdrowie. Na szczęście. Wszystkiego dobrego. I to jest to. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We could spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute, take a minute, take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. Tell me, should I go and call up a taxi? We can make out for a play in the backseat. Please tell me now how that all sounds. You can sleep in while I make breakfast, watch cartoons and talk about exes. And if you're happy, stick around. I just feel like this is worth the risk. I never felt to play it like this. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. Right here, right now, we're running out of things to talk about. Right here, right now, I'm about to let the truth come out.
If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? You tell me now. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? Będziemy się modlić i życzyć wam, abyście byli ze sobą aż do śmierci.